żeby zdemontować to siedzisko tylnej kanapy. Tutaj jest Mercedes W212 E-klasa i to może iść czasami bardzo, bardzo ciężko, trzeba szarpać wiele razy. Mniej więcej tutaj w tym miejscu jest zaczep, tu jest mniej więcej zaczep. Trzeba sobie najlepiej tutaj stanąć nogą w środku i dość bardzo mocno szarpnąć do góry. U mnie to szło bardzo ciężko na początku, tak męczyłem się z tym prawie z tydzień i w końcu za którymś razem jakoś się to zluzowało i w końcu wyszło do góry mocne szarpnięcie i to samo identycznie z drugiej strony. Druga strona, strona pasażera, analogicznie tu sobie tak chwycić w tym miejscu i szarpnąć z całej siły. To wszystko teraz już tutaj wychodzi bardzo ładnie. Obydwa zatrzaski zluzowane. Teraz siedzisko całe sobie już tutaj powinno wyjść. Nigdzie nie jest zaczepione. W przypadku aut, które tutaj mają w tym miejscu, mają zintegrowane w siedzisku uchwyty na kubki. Tam jest jeszcze jedna śrubka, ale w klasie tutaj uchwyt na kubki jest tutaj. Dlatego tutaj nie ma tej śrubki. Ale w CLK czy w wersji coupe, tu jest uchwyt na kubki, bez wersja 4-osobowa. I wtedy trzeba jeszcze odkręcić jedną śrubkę. Jak to wygląda tutaj pod spodem. Tu jest po prostu taki zaczep w tym miejscu, taki sam jest z drugiej strony i on tutaj musi sobie wejść w to mocowanie. Żeby to teraz tutaj wcisnąć, włożyć, wiadomo, trzeba sobie obydwa pasy przełożyć i mocno wsunąć do tyłu i tutaj to musi kliknąć. Teraz kliknęło i teraz jest to włożone dopiero prawidłowo. Ta sama druga strona, wsunąć, kliknęło, już jest założone.